instytucji i służby związane z zarządzaniem kryzysowym wymagają wsparcia z zewnątrz. O ile sytuacja w stolicy kraju Tbilisi oraz innych większych miastach, takich jak Batumi, Zubdili, Potik, wygląda dosyć zadowalająco, o tyle sytuacja służb w regionie pozostawia wiele do życzenia. Od 2010 roku Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej stara się wypełnić tę lukę poprzez dostarczanie sprzętu specjalistycznego dla jednostek straży pożarnej oraz jednostek pogotowi ratunkowych. Również staramy się organizować szkolenia specjalistyczne dla służb ratowniczych gruzińskich, zarówno w Gruzji z udziałem polskich ekspertów, jak i w Polsce podczas wizyt studyjnych. W 2013 roku zakupiliśmy 5 zestawów nożyc hydraulicznych, które służą do uwalniania osób uwięzionych we wrakach samochodów podczas wypadków komunikacyjnych oraz przeprowadziliśmy szkolenia z użytkowania tego sprzętu. Symulacja, którą przeprowadziliśmy w listopadzie, została przygotowana na podstawie naszych doświadczeń i praktyk, które zdobyliśmy w pracy zawodowej w Polsce. Został przygotowany konspekt oraz szczegółowy plan przeprowadzenia tej symulacji. No i razem z naszymi partnerami z Gruzji pozyskaliśmy elementy do wykonania tego ćwiczenia, czyli wraki samochodów, pozorantów oraz elementy do charakteryzacji poszczególnych osób. W regionach Gruzji, w których działamy, czyli w Górii i w Samskhodzhawarii, do tej pory szkolenia specjalistyczne dla lokalnych służb ratowniczych oraz tworzących się służb zarządzania kryzysowego nie były organizowane. W związku z tym dwukrotnie zorganizowaliśmy symulacje zdarzeń kryzysowych. 2 lata temu w Górii, w tym roku obecnym w Samskhodzhawarii, w pobliżu stolicy regionu Achalcichy. W praktyce sprawdzenie umiejętności nabytych w ciągu cyklu szkoleń polegało głównie na weryfikacji w trakcie symulacji skuteczności współdziałania i koordynacji wszystkich służb podejmujących działania. Każda jednostka miała wyznaczonego jednego obserwatora swoich działań. Byliśmy nimi zarówno my, eksperci polscy, jak i eksperci lokalni, w tym przedstawiciele gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Besides the professional emergency service, it is another thing that is remarkable is that the voluntary firemen that were trained within the framework of this project took part in this simulation. This is the second time that Civitas and PCPM is working on supporting development of voluntary fire rescue service in Georgia, and again for motivating these young people, these volunteers, developing their practical skills and also making links between them and professional servicemen. All these objectives can be better reached when they participate
in a simulation, in situations that are close to real ones. So, and when I was talking to them, they really seemed to be very happy that they had this chance to take part in action. I have also asked the professionals, how do they consider the role the volunteers played, and the head of medical service said that they acted perfectly and they were waiting for doctors to give them the notice that their help was needed, and they were immediately helping. So it was, from their side, it seemed to be quite professional. Okay, a few words to be said about the cooperation between the project itself, the Ministry of Internal Affairs, the Department of Emergency Situations, and the local governments in three targeting municipalities. It was good, I think, because these are the bodies that that has to work with such a situations. And after the simulation was organized, this time with the help from Polish experts, I hope very much that those local Georgian experts from the ministry who were attending the simulation are capable to continue such activities in future themselves. Symulacji spotkania podsumowującego. Okazało się ono o tyle cenne, że w jego trakcie poddano ocenie poszczególne działania i wyciągnięto wnioski na przyszłość. Obecnie w trakcie symulacji obserwatorzy z Polski i Gruzji omawiali wykonanie przez jednostki ratownicze poszczególnych zadań. That the project was very successful, and that is what we see also and hear from local people. We hear that from ministry representatives, from municipalities. So I hope very much that such projects will be continued. Bardzo cieszę się z możliwości, jakie fundacja dała nam jako samorządowi powiatowemu w Otwocku na współpracę, gdyż wiele doświadczeń, które zdobyliśmy będąc tam, jak i również goszcząc naszych przyjaciół z Gruzji w czerwcu na terenie powiatu otwockiego. Myślę, że w przyszłości zaowocuje to jakąś dalszą współpracą na szerszym gruncie, niekoniecznie tylko zarządzania kryzysowego, ale również jakąś współpracą kulturalną i osobistą. Po zrealizowaniu tegorocznego projektu otrzymaliśmy informację zwrotną od naszych partnerów gruzińskich, organizacji Civitas Georgica, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji oraz władz samorządowych regionu Samskie-Dżawaheti, gdzie projekt był realizowany,
o dużej potrzebie realizowania podobnego typu projektów nie tylko w tym regionie, ale również w innych regionach Gruzji. Tego typu projekty wypełniają lukę w zorganizowaniu służb zarządzania kryzysowego, w ich wyposażeniu w sprzęt, jak również są bardzo dobrym pomostem łączącym służby w Tbilisi ze służbami w regionie.